co cię przyciąga do naszego polskiego show biznesu? No bo też jakby robiłaś karierę w Niemczech. Tak, no ja tam żyję od 30 lat i urodziłam się we Wrocławiu, jestem Polką. Mam niemieckie papiery i też jestem Niemką, nie wiem w sumie już kim jestem, po prostu cała rodzina jest z Polski i pracowałam już tutaj kiedyś, 6 lat temu zaczynałam właśnie grać w serialu, no ale ja nie wiem, jakoś ciągnie mnie po prostu do korzeni, do domu. Miałam tutaj dziadków, bardzo często byłam w Polsce i chciałam po prostu wypróbować też w mojej karierze czegoś nowego, nowej atmosfery, poznać nowych ludzi, nowych artystów. Mamy fenomenalnych aktorów tutaj, reżyserów, producentów, operatorów, wokalistów. Polska jest świetnym, bardzo kreatywnym krajem i w sumie mamy też wiele osób znanych na cały świat, dużo operatorów i tak dalej, prawda? Boże Ciało nominowane na Oscara. To jak oceniasz nasz show biznes? Bo często się słyszy, że jest nudny. Często porównując oczywiście go do amerykańskiego. No ale w jakim sensie nudny? Mamy, tak jak mówię, mamy dużo fajnych artystów w Polsce, bardzo kreatywnych ludzi. Może jakbym tak porównała Niemcy i Amerykę, to może Polska nie jest jeszcze taka, jakbym to powiedziała, wyzwolona. Może nieraz są takie, mam uczucie, że ograniczamy się w Polsce co do naszej otwartości jako właśnie w show biznesie. No po to jesteśmy artystami, żeby się otworzyć, żeby wydobyć z nas wszystko bez granic. I może tutaj jeszcze, może przez wiarę, przez to, że Polska jest po prostu bardzo katolickim krajem, wierzącym, może to tak ma wspólnego z tym coś. Chociaż nowa generacja, już młodzież jest całkiem inna, wydaje mi się. Robią co chcą i są świetni. A to jak wygląda show biznes w Niemczech? Jak wygląda show biznes? No jest w sumie, show biznes na całym świecie jest taki sam. Tak, tylko budżet w Ameryce jest olbrzymi, tam chodzi o miliony, w Polsce może jest mniejszy ten budżet, w Niemczech jest też dość wysoki budżet. Co do poziomu produkcji, no to twoja twarz brzmi znajomo, jest, z tego co wiem, to pokazują twoją twarz na rynku chyba w Cannes, jako prezentują jako, jak to się mówi, aby się orientowały inne produkcje na świecie. Po prostu, bo jest poziom bardzo, bardzo wysoki właśnie tutaj w tej produkcji.